Miasto Rzeszów, jako stolica województwa podkarpackiego, może się pochwalić jednym z największych wzrostów PKB dla miast wojewódzkich na lata 2004-2018. Ciągły rozwój m.in. branż przemysłowych czy informatycznych przyciąga do Rzeszowa wiele nowych mieszkańców, dzięki czemu również rynek deweloperski nie odstaje na krok rozwojowi miasta. Najlepszym tego przykładem jest powstający kompleks mieszkalno-usługowy Olszynki Park. Obiekt składa się z dwóch wież. Niższy z budynków osiągnie wysokość 78 metrów, zaś jego sąsiad mierzyć będzie 161 metrów. Zespół wież zlokalizowany jest przy ulicy Szopena wzdłuż rzeki Wisłok. W całym kompleksie zaplanowano 292 mieszkań, od małych 40-metrowych aż po ponad 300-metrowe apartamenty na ostatnich piętrach wieżowca. Część usługowo-handlowo-biurowa stanowi podstawę dla budowanej nieruchomości, gdzie mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z basenu oraz siłowni. Elewacja budynku zostanie wykonana m.in. z aluminium oraz okładziny odpornej na warunki atmosferyczne. Architektura wieżowców ma nawiązywać do dwumasztowej łodzi, co dodatkowo podkreśla położenie obiektu blisko wody. Wieżowiec Olszynki Park będzie bez wątpienia wyróżniającym się budynkiem w panoramie miasta oraz nową wizytówką. Czy rzeszowianie będą z niej dumni? Przekonamy się w przyszłości.